Tym razem zaczniemy ćwiczyć odejmowanie ułamków dziesiętnych. Zrobimy to krok po kroku. Zaczniemy od prostszych przykładów, a w następnych filmach nauczymy się szybszych metod odejmowania. Kolejne przykłady będą coraz bardziej złożone. Powiedzmy, że chcemy odjąć 3 dziesiąte minus 2 dziesiąte. Jaki będzie wynik takiego odejmowania? Można to zrobić na wiele sposobów. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zrobienia tego najpierw po swojemu, a potem obliczymy to wspólnie. No to teraz wspólnie. Możemy to zapisać częściowo słowami jako 3 dziesiąte i od tego odejmiemy 2 dziesiąte. Jeżeli mamy czegoś 3 i zabierzemy z tego, co mamy 2 albo 2, to ile zostanie? Zostanie 1, albo jak w tym przypadku 1 dziesiąta. Możemy sobie takie działanie przedstawić również wizualnie, czyli graficznie. To jest cała jedność, albo jedna całość, tak się umówmy, i jest ona podzielona na dziesiąte. Na dziesiąte części całości. 1 dziesiąta, 2 dziesiąta, 3 dziesiąta, 4 i tak dalej. I jak widać, 3 z tych dziesiątych są zakreślone. Te 3 zielone prostokąty to nasze 3 dziesiąte, te od których odejmujemy. No i właśnie od nich chcemy odjąć 2 dziesiąte. Chcemy z tej grupy 3 zabrać 2. No to zabieramy. 1 dziesiątą zabieramy i 2 dziesiątą zabieramy. I co zostaje? Zostaje ten jeden prostokąt, czyli 1 dziesiąta. Jedyne co nam zostało z naszych posiadanych pierwotnie 3 dziesiątych. 1 dziesiąta. Mamy już jakieś pojęcie o odejmowaniu ułamków dziesiętnych. Zbudujmy na tej podstawie strategie odejmowania przydatne w bardziej złożonych przypadkach. Taki przykład. 1,5 albo czytając inaczej 1,5 i od tego odejmiemy 0,7 albo inaczej 0,7. Znowu przerwa w oglądaniu i sprawdźcie sami, czy wiecie, jak takie działanie wykonać. No to teraz wspólnie. Można to oczywiście zrobić na kilka sposobów. Opowiem Wam, jak ja sam bym to zrobił, obliczając w pamięci. Możemy to przepisać jako 1 + 0,5 minus 0,7. Jedynkę możemy zapisać jako 0,1, jedna całość to 0,1, plus 0,5 minus 0,7. Te dwa składniki to 0,15. Jeżeli liczycie w pamięci i nie marnujecie czasu na zapisywanie na kartce, to może od razu pomyśleliście sobie, że 1,5 to to samo co 0,15 minus 0,7. Odejmiemy chyba bez żadnych głębszych przemyśleń. 15 czegoś minus 7 czegoś, tego samego czegoś, to 8 tego czegoś, czyli dziesiątych, czyli to się równa 0,8. I mamy wynik. Wykonaliśmy wszystkie te obliczenia cały czas myśląc o dziesiątych. Czyli 1,5 to było dla nas 0,15. Gdybyśmy w jakiś sposób mogli zapisać na pozycji dziesiątych 0,15, to na pozycji jedności byłoby 0. I ta liczba wyglądałaby właśnie tak. Byłoby to 0 jedności i 0,15. Tak na marginesie, istnieje taki system liczbowy, w którym takie rzeczy są na porządku dziennym. Sprawdźcie w internecie hasło system heksadecymalny albo heksadecymalny system liczbowy. Jest on wbrew pozorom bardzo często wykorzystywany. I od 0 jedności i 0,15, jeżeli odejmiemy 0,7, to otrzymamy 0,8. 0,8. 0 jedności i 8 na pozycji dziesiątych. Wróćmy do tego kroku. Inny sposób mógłby być taki, że zastanowilibyśmy się, ile to jest 1 minus 0,7. Czyli zapisalibyśmy najpierw 1 minus 0,7 dla bezpieczeństwa w nawiasach, żeby nie zaburzać kolejności działań, chociaż nawiasy nie są tu konieczne. I do tego dodamy 0,5. To 0,5. No to najpierw nawias 1 minus 0,7. 1 to 0,10, czyli jeżeli z 0,1 odejmiemy 0,7, to zostaną 0,3 plus 0,5. I jak łatwo się domyślić, znowu otrzymujemy 0,8. Staram się pokazać Wam tak wiele różnych sposobów rozwiązania tego zadania, jak to tylko możliwe. Zróbmy to samo jeszcze inaczej. Zobaczmy, jak to wygląda na osi liczbowej. Tutaj 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 dziesiątych, czyli tu jest 1, 1, 2, 3, 4, 5 i tu jest 1,5.
Zaczynamy od 1,5 i od tej liczby odejmujemy 7 dziesiątych, czyli na osi liczbowej przesuwamy się w lewo, w stronę mniejszych wartości. Możemy na przykład najpierw odjąć 5 dziesiątych, dotrzemy w ten sposób do jedynki i jeszcze 2 dziesiąte, tak żeby razem było 7 dziesiątych. I dotrzemy do 8 dziesiątych, do miejsca 0,8. Gdybyśmy to samo chcieli zrobić bez osi liczbowej, to byłoby 1,5 minus 5 dziesiątych minus 2 dziesiąte. Rozbiłem 7 dziesiątych w ten sposób, dlatego że 1,5 dziesiątych minus 5 dziesiątych bardzo łatwo się oblicza. To się równa 1. Po prostu zabieramy z pozycji dziesiątych wszystko, co się na niej znajduje i zostaje 1. I od tej jedynki jeszcze musimy odjąć to, co zostało z 7 dziesiątych, czyli 2 dziesiąte. Czyli 1 minus 2 dziesiąte i znowu otrzymujemy 8 dziesiątych. Są to wszystko zupełnie poprawne sposoby na rozwiązanie takiego zadania, a większość z nich doskonale nadaje się również do wykonywania obliczeń w pamięci.